Cześć, siema. Dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić na relację w sumie z takiej włóczęgi wędkarskiej. Dokładnie, bo tak terenowo raczej dzisiaj. Zaliczamy chyba już trzecią rzekę. No chyba nawet więcej. No i w sumie co, jeździmy, szukamy, nie wiem, głównie kleni, jakichś takich białych drapieżników. No tak, mówiliśmy, że będziemy tą tematykę kontynuować i tak dalej i coś tam więcej pokazywać, więc dzisiaj też postanowiliśmy troszkę się powłóczyć za tymi rybami. No niestety warunki, jakie nas dzisiaj spotkały, generalnie jest słońce, jest super, ale mamy praktycznie wszędzie mętną wodę, nie? Byliśmy na Wiśle, tam tak, było tak, chyba tak. Z wodą najlepiej. No, było najlepiej chyba z wodą, ale i tak była podniesiona i te ryby też nie chciały współpracować, duży wiatr był. No generalnie nie za ciekawie. Na rabie podobnie. No dokładnie. I jeszcze taką podobnie. Jedną jeszcze na lokalnej małych rzeczce śmigaliśmy, jednej, drugiej. Dokładnie. Ale tam tak raczej bez życia było. Także jeszcze tutaj podjechaliśmy w jedno miejsce, mamy nadzieję, że może uda nam się coś tutaj wymęczyć. I pewnie młody coś dla Was złoży. Pewnie tak, miejmy nadzieję, że coś tam, jakiś materiał Wam zmontujemy i w miarę to będzie ciekawe. No generalnie tak jak mówiliśmy, będziemy próbować jakieś koniki, jaziki łowić. No generalnie ostatnio z jazikami jest lekki problem, bo się rzadko trafiają. No raczej klenie. U nas więcej tego klenia raczej. No ale co, no ale nic, będziemy dalej walczyć, no generalnie zostało nam jeszcze trochę czasu, za jakąś godzinkę, dwie, no może coś uda się jeszcze połowić, także spróbujemy coś dla Was nagrać. Także zapraszamy nad wodę. Dokładnie, lecimy. Adasia zostawiłem z tyłu, próbuję łowić klenie na przelewie, ja udałem się niżej w poszukiwaniu czegoś ciekawego dla naszego filmu. No i moim oczom ukazał się taki oto dorodny wiślany prosiak. Komuś się chyba nie spodobał w gospodarstwie i uwolnił go do Wisły. To taki strasznie zły nawyk mieszkańców brzegu Wisły. Jest, jest. Makleniaszek. Tak, kleniu, ładny kleniaszek. Kolejny dzień na kleniuchach. Zobaczcie, jaki piękny. Bardzo ładny. Może nie jakiś super wielki, ale zobaczcie, piękny klenik. Pierwszy dzisiejszego dnia. Dzisiaj trochę gorsza woda, ale kleniki też reagują. Spróbujemy go wyczepić w miarę szybko. Klenik już wyczepiony, już szaleje. Nie szalej kleniku. Już go wpuszczamy do wody. I niech ucieka. Niech ucieka kleniacz. A, kleniaczek. Fajniusi. Ładnie strzelił. Poszedł. Nie jakiś turbo wielki. To jest taki może 30-czek. Ale ładnie uderzył na małego wopka. Generalnie dzisiaj trafiliśmy na trochę gorsze warunki, bo jest dosyć mętna woda. Znaczy mętna, nie możemy powiedzieć, że jest mętna, że jest brudna, ale jest troszkę mętniejsza. Klenie może się mniej zastanawiają przy braniu, ale za to słabiej widzą małą przynętę na pewno. Zobaczcie, tam w oddali jest Michał. Próbuje od czubka tamy próbować obławiać. No zobaczymy. Nie liczę dzisiaj na jakieś super rezultaty. Bo tak jak mówię, warunki się pogorszyły. Ta woda jest troszkę gorsza do łowienia. Wieje poza tym dość taki wiatr, który się zrywa bardzo, więc zobaczymy, no. Jeden klenik szczelił, jak coś więcej się będzie działo, no to będzie fajnie. Zmieniliśmy miejscówkę, jesteśmy na bardzo małej, ale to malusieńkiej rzeczce. Raczej tutaj nie spodziewamy się wielkich rybek, ale na Wiśle działo się tak bardzo mało. Chodź, Kleniuszku. Że postanowiliśmy zmienić miejsce. Oho, odpiął się i poszedł. Mieliśmy fajnego kleniaszka. Ładnie szczelił. Także jest szansa, żeby coś tutaj więcej połowić. Jeden klenik. Jak widzicie pewnie, że woda nie jest zbyt czysta. Nie chcę za bardzo reagować dzisiaj. Dzisiaj mamy raczej taką wycieczkę niż łowienie ryb. Generalnie jeździmy po różnych rzeczkach tutaj okolicznych. Szukamy jakiejś po prostu czyściejszej wody. No ale powiem wam, że średnio nam się to udaje. Bo generalnie padał dość obfity deszcz. I praktycznie większość okolicznych rzek jest w nich mętna woda. Generalnie mocno to utrudnia łowienie kleni czy jaźni. A jeżeli chodzi o spinning oczywiście. Po drugie, miejscówki, gdzie zwykle łowimy, są zalane. No także po prostu dzisiaj bardziej tak próbujemy niż łowimy, po prostu sprawdzamy przeróżne małe rzeczki. Tak jak widzieliście, Wisła. No niestety dzisiaj po prostu mimo słońca jakoś bardzo ciekawie ryby nie chcą żerować. No ale nic, popróbujemy jeszcze trochę. Odzwyczaiłem się od łowienia takim ciężkim kijem, mi się strasznie dziwnie łowi. Ostatnio była muchówka, a jak nie to MHX. Raz tam sobie wziąłem LRF-a jak szedłem, a tu taki klocek 2,70. Zmieniamy miejscówkę, może uda nam się wyskoczyć jeszcze na jakąś rzeczkę i coś dla was więcej nagrać. No generalnie jest kiepsko przez tę wodę, która jest w większości rzek bardzo zmącona. Ryby bardzo słabo dzisiaj reagują. Jakieś dwie tam udało mi się wymęczyć i to wszystko. Także ruszamy dalej, jak widzicie. Michał gdzieś tam idzie z oddali. Jesteśmy na nowej miejscówce. Zaobserwowałem przede mną zbiórkę jakiejś ryby. Spróbujemy podać jej malutkiego ripera. No dość ciężkie warunki, bo ciężko się rzuca. Dość silny wiatr wieje. Stosujemy delikatne przynęty leciutkie. W tak lekkich przynętach najlepiej wyczekać moment bez powiewu. Zmienię przynętę na coś cięższego, bo ciężko się dobrać. Zmieniłem wędkę. Łowię swoim MHX-em do 6 gram. Kołowrotek 2500, żyłka 14. Tak, kleniaszek mały, rąbnął. Już go wypuszczamy, wypinamy, zobaczcie. Także jednego udało się. wypuścić. W miarę cicho. Możliwe, że... Ranko, ale go klenieczka. Ale maluszek. Zobaczcie. Taka rybka. Andrzej! Kleniaszek mały. Ryba? Tak. Normalnie ryba. Zobaczcie jaki maluch. Mamy kleniucha. Od dłuższego czasu nic nie było, ale jakiś stuknął. Op. Jest klenio. Mamy. Adaś się skrada od góry. A ja spróbuję z drugiej strony. O, było świetnie widać jak zbierają. To prawdopodobnie nieduże ryby. Takie, że tak powiem, sportowe. To są świetne miejsca na klenie. One... Ach! Miałem uderzenie. Spartoliłem branie. Z reguły w takich sytuacjach, jak widzimy, że kleń zbiera, często branie następuje tuż po tym, jak przynęta uderza w wodę. Gdzie to jest? Efekt, kiedy dwóch niewyżytych wędkarzy łowi razem. A to moja pierwsza ryba dzisiaj. I co, i mamy okonie. Buleta. To wcale nie głębi. Taki ładny. Bo tu jest ta rybna głęboka, tutaj stoją rybki. I hop. A pod samymi nogami mi wziął. Ja zmieniłem woblera na Hunter Bullet. Mamy rybę. Nie jest duża. Kolejny okoń. Ale tu widzisz? One tutaj są inne. No i chyba już potarle. No, bez brzucha. I odpłynął. My już jesteśmy po rybach. No. Ryby tak średnio chciały współpracować, warunki jakie spotkaliśmy nad rzekami diametralnie różne, od wysokiej, brudnej do niskiej, czystej wody. No co, no parę rybek tam żeśmy wymęczyli z tej wody, szczerze powiedziawszy. Miały być klenie, ewentualnie jadzie. No generalnie skończyło się na klenikach i jakichś okonikach. Na szałnie było, jak pewnie widzieliście. Okazów nie będzie. Okazów dzisiaj nie będzie, ale troszkę żeśmy pozwiedzali. Tak. Odwiedziliśmy troszkę rzek. No generalnie warunki były chyba ciężkie. Jeszcze teraz się trochę pogorszyły, bo jeszcze wiatr zaczął coraz większy wiać i powiem wam szczerze, że tak generalnie zrobiło się ciężko. Łowienie małymi przynętami przy dużym wietrze nie jest łatwą rzeczą. A przede wszystkim nie jest przyjemną. Dokładnie, no ale wiesz, miejmy nadzieję, że te warunki się poprawią za niedługo, że ta woda się jakoś ustabilizuje i będziemy mogli generalnie zrobić jakiś fajniejszy materiał. sensie fajniejszy, że po prostu gdzieś tam więcej ryb pokazać. I coś więcej powiedzieć na temat tego. Coś więcej powiedzieć może. Coś tam na pewno zrobimy o przynętach, nie? Tak. O przynętach, o jakimś sprzęcie, jakiś taki też, taki startup jak robiliśmy w przypadku pstrągów. To coś takiego zrobimy, żeby właśnie wam coś tam pokazać. Żeby uzupełnić tą serię. Dokładnie. Albo uzupełnić tą serię. No i generalnie co? No odwiedzajcie generalnie Facebooka naszego. Subskrybujcie. Pamiętajcie, że jest nasza nowa strona. Odwiedzajcie stronę na pewno, tak jak mówiliśmy. Coś tam się nowego będzie pokazywać, pojawiać. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o dziś, to myślę, że to wszystko. Że to wszystko, bo generalnie szału nie było. Trochę połowiliśmy. Myślę, że w miarę jakiś ciekawy materiał uda się sklecić, nie? Także dzięki. Na razie. By być z filmami na bieżąco, kliknij subskrybuj.